W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Drogie siostry, drodzy bracia, w czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie. Weselcie się zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga. Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu, pójdźmy w uroczystej procesji za Chrystusem zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios. Niebo i ziemia się cieszą, alleluja! Że zmartwychwstania Twego, alleluja! Wesoły zaiste nam dzień nastał, a więc w uroczystej procesji rezurekcyjnej ruszamy z Chrystusem zmartwychwstałym wokół Kościoła w procesji jednokrotnej. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Król niebie k nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał. Po śmierci się nam pokazał. Alleluja, alleluja. Piekielne zwojował, nieprzyjaciele podeptał, nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, alleluja. Do trzeciego dnia tam mieszkał, Ojce Święte tam pocieszał. Potem iść za sobą kazał. Alleluja, alleluja. Którzy w otchłaniach mieszkali, płaczliwie tam zawołali, gdy Zbawiciela ujrzeli. Alleluja, alleluja. Zawitaj, przybywający,
Boże, Synu Wszechmogący, wybaw nas z piekielnej mocy. Alleluja, alleluja. Wielkie tam wesele mieli, gdy Zbawiciela ujrzeli, którego staw na żądali. Alleluja, alleluja. Potem swą mocą zmartwychwstał, pieczęci z grobu nie ruszył. Na stróżach wielki strach powstał. Alleluja, alleluja. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, miłośnikom się pokazał. Anioły do Matki posłał. Alleluja, alleluja. O anieli najmilejsi, idźcie żno Panny Najświętszej, do Matki mej najmilejszej. Alleluja, alleluja. Ode mnie ją pozdrawiajcie i wesoło zaśpiewajcie. Królowo rajska, wesel się. Alleluja, alleluja. Potem z wielką swą światłością, no Matki swej przystąpiwszy, pocieszył ją pozdrowiwszy. Alleluja, alleluja. Napełniona bądź słodkością, Matko moja i radości, o onej wielkiej żałości. Alleluja, alleluja. Witajże, Jezu najsłodszy, Syneczku mój najmilejszy, pocieszenie wszelkiej duszy. Alleluja, alleluja. Jestem już bardzo wesoła, gdym Cię żywego ujrzała, jakobym się narodziła. Alleluja, alleluja. Radośnie z Nim rozmawiała, usta Jego całowałam.
że swe święte zmartwychwstanie naj nam grzechów odpuszczenie, a potem wieczne zbawienie. Otrzyjcie już łzy płaczący, żal serca wyzujcie. Chrysty w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, na brzmi alleluja. Darmo kamień Żydzi wielkiej na grób Pana wtoczyli. Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli. Na nic straż pieczęć ściskała, nad grobem Pana się znała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie,
żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Bóg najwyższy, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory, wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory. Zdjęta trwogą straż upada, Maryje w grobu czasu rannego słyszały głos: Pan wasz żyje, tu tylko odzież jego. Idźcie i to wszystko, coście widziały, uczniom ogłoście. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Módlmy się. Boże, w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Tym
dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Niech święto radosne Amen.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy współbracia Pallotyni, umiłowani w Chrystusie Zmartwychwstałym, bracia i siostry. Po liturgii Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, która ukazała nam, do jakiego stopnia Bóg ukochał człowieka, od wczorajszej mszy świętej Wigilii Paschalnej świętujemy Wielkanoc, wielki dzień Chrystusowego Zmartwychwstania, dzień Pański. To jest dzień, który nadaje sens wszystkim dniom naszego życia. To jest dzień, który uświetnia, z którego czerpią wszystkie niedziele i uroczystości w roku Pańskim. Wielkanoc, wczesnym rankiem, jeszcze chyba słońce nie wzeszło, jesteśmy tutaj, aby na nowo ujrzeć światłość Chrystusa, aby niejako na nowo usłyszeć: niech się stanie światłość, nie ta, która była u początku przy stworzeniu świata, ale ta, która jest u początku nowego stworzenia, stworzenia nowego nieba i nowej ziemi. Niechaj się stanie światłość. Patrzymy
na Paschał, symbol zmartwychwstałego Chrystusa i na te litery Alfa i Omega. On jest początkiem i końcem czasów, a w środku rok 2013, a więc ten, w którym my dzisiaj żyjemy. Rok wyjątkowy, rok, w którym nastąpiła zmiana pontyfikatu w Kościele katolickim, w którym odszedł do innego wymiaru służby Kościołowi papież Benedykt XVI, ofiarujący za Kościół swoje modlitwy i cierpienia, i przyszedł nowy papież, Franciszek. Rozpoczęła się nowa epoka. Ale wróćmy jeszcze do słów umiłowanego papieża Benedykta. O Chrystusie zmartwychwstałym mówił on, że kiedy wstaje z grobu, życie jest silniejsze niż śmierć. Dobro jest silniejsze niż zło. Miłość jest silniejsza od nienawiści. Prawda od kłamstwa. Ciemność minionych dni zostaje rozproszona w chwili, gdy Jezus staje z grobu i sam staje się czystym światłem Boga. Odnosi się to wszystko jednak nie tylko do Niego samego i nie tylko do ciemności tych dni. Przez zmartwychwstanie Jezusa samo światło zostaje stworzone na nowo. On pociąga nas wszystkich za sobą do nowego życia w radości zmartwychwstania. On pociąga nas wszystkich do zwyciężania ciemności. On jest nowym dniem Boga dla wszystkich i dla każdego człowieka. Dlatego, kochani, jak Piotr i Jan, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, przybyliśmy tutaj mimo bardzo wczesnej pory. I dzięki wam za to. I chcemy powtórzyć, gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci twój oścień? I chcemy z całego serca i z całej duszy, jak tylko umiemy, zaśpiewać: ustąpcie od nas smutki, troski, żale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. On swemu Ojcu uczynił już zadość, nam niesie radość. Alleluja. Radość zmartwychwstania Chrystusowego dotyczy wszystkich chrześcijan na ziemi. W roku wiary chcemy sobie uświadomić, ta radość dotyczy wszystkich wierzących. Słusznie mówi się, że największym grzechem chrześcijanina po chrystusowym zmartwychwstaniu jest brak radości. Bądźmy, kochani, sługami radości. Jeżeli bowiem umarliśmy z Chrystusem, razem z Nim żyć będziemy, mówi święty Paweł Apostoł.
zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas gwarancją, że szatan, który jest sprawcą grzechu i śmierci, za ten pomysł kiedyś zapłaci. Zapłaci za strach ludzi, którzy ciężko chorują, tych, u których wykryto nieuleczalną chorobę. Zapłaci za ofiary okrutnych zbrodni, których świadkami jesteśmy w XXI wieku, nie mniej niż na początku chrześcijaństwa i nie mniej niż w minionym wieku XX. Szatan zapłaci za zimny pot matek, którym choroba albo niechlujstwo lekarzy zabiera własne dzieci. Zapłaci za siwe włosy wdów i za łzy sierot, także tym odebranym rodzicom. Szatan za to wszystko zapłaci, bo dzisiaj mocą Chrystusowego zmartwychwstania został pokonany. Dlatego, chociaż wciąż podlegamy śmierci, to jednak dzisiaj, dzięki Chrystusowemu zmartwychwstaniu, możemy powiedzieć, że ostatnie słowo należy do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ostatnie słowo należy do Kościoła Świętego, zbudowanego na fundamencie apostołów, którego opoką jest Piotr. Czasy świętego Franciszka z Asyżu również przepełnione były lękiem przed działaniem szatana. I pewnego razu zapytano świętego Franciszka: Franciszku, a gdzie szatana nie ma? I on odpowiedział: nie ma go tam, gdzie człowiek odnosi zwycięstwo nad grzechem, a odnosi zwycięstwo zawsze wtedy, kiedy kocha, kiedy wychodzi ponad siebie, kiedy pokonuje własną niedoskonałość, kiedy potrafi przebaczać, kiedy potrafi cieszyć się każdym dobrem, kiedy potrafi się cieszyć pięknem świata stworzonego przez Boga. I dodaje święty Franciszek: bracie i siostro, ilekroć kochasz, ilekroć przebaczasz, tyle razy jesteś zwycięzcą. A więc radujemy się, bo po zmartwychwstaniu Chrystusa wszystko zmierza ku lepszemu. Dzięki Jego zmartwychwstaniu to, co najlepsze, jest przed nami. Nawet jeżeli przyjdzie ten ostatni moment naszego życia, to przejdziemy do domu Ojca w niebie, aby tam królować razem ze wszystkimi świętymi, których wzywaliśmy podczas wczorajszej uroczystej mszy Wigilii Paschalnej w śpiewanej litanii. Jezus zmartwychwstał i żyje. I jest z nami tu, podczas Eucharystii.
i w tej procesji, i w słowie czytanym, i będzie obecny w sposób szczególny w swoim ciele i w swojej krwi w Eucharystii. Do naszych serc dzisiaj zapuka Chrystus zmartwychwstały i przyjmując komunię świętą, przyjmiemy Jego. Uczynimy z naszego serca mieszkanie dla zmartwychwstałego Pana. Ukochani, radość zmartwychwstania powinna ogarnąć wszystkich bez wyjątku. W Brukseli, w jednym z pensjonatów, mieszkają kobiety bardzo różne. Są tam kobiety upośledzone, są staruszki, alkoholiczki, kobiety z marginesu i są te, które już nie mogą wstać z łoża boleści. I w święto zmartwychwstania telewizja postanowiła zaprosić jedną z tych kobiet. Była młoda, ale sparaliżowana. I tę młodą dziewczynę zapytano, co jest dla niej radością zmartwychwstania. Nie mogła mówić, ledwie poruszała palcem i na klawiaturze komputera mogła wystukać tylko parę słów. W ten sposób się porozumiewała z innymi. Dano jej klawiaturę komputera i z wielkim trudem wystukała parę literek. I za chwilę na monitorze komputera pojawiło się jedno słowo. Alleluja. Oto jest moc, która podtrzymywała tę młodą, sparaliżowaną dziewczynę w radości. Alleluja! Chrystus żyje. W Apokalipsie zmartwychwstały Jezus stoi u drzwi człowieka i puka. Taki obrazek na pewno widzieliśmy. Drzwi, a przy tych drzwiach stoi Chrystus i puka, żeby je otworzyć. I nawet śpiewamy pieśń. Nie zamykajmy serc. Zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka weń, może ostatni raz. Ale Ojciec Święty Franciszek, nawiązując do tego obrazu, powiedział kiedyś coś zupełnie odwrotnego. Zauważył, że niejednokrotnie Chrystus puka do naszych serc nie po to, aby do nich wejść, ale On jest w tych naszych sercach zamknięty i On puka od wewnątrz, abyśmy Mu pozwolili wyjść z naszego serca. Ukochani, Ojcu Świętemu Franciszkowi chodzi o to, aby ten Chrystus zmartwychwstały, który zamieszka dzisiaj w naszych sercach, nie pozostał tam zamknięty. On dzisiaj prosi i daje przykład tego,
abyśmy temu zmartwychwstałemu Chrystusowi pozwolili wyjść do egzystencjalnych peryferii grzechu ludzkiego, abyśmy temu Chrystusowi pozwolili wyjść tam, gdzie ludzie cierpią i umierają, tam, gdzie dzieje się niesprawiedliwość, tam, gdzie panuje ignorancja i obojętność religijna, tam, gdzie są wszelkie formy ubóstwa. Pozwólmy usłyszeć to stukanie Jezusa w naszym sercu i pozwólmy Mu wyjść. Jak to zrobić? Nie możemy pozostawić Chrystusa tutaj w Kościele, bo tutaj nie wszyscy przyszli i nie wszyscy przyjdą, nawet jeżeli są to największe święta chrześcijaństwa. I takich ludzi nie brakuje w naszej parafii. Trzeba do nich wyjść i trzeba im powiedzieć, gdziekolwiek oni są, na łożach boleści czy na peryferiach zła, powiedzieć im, nie bać się, również w zakładzie pracy, na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy, powiedzmy wszystkim dzisiaj, nie wstydźmy się, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Amen. Ten radosny poranek zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa w roku wiary z radością wyśpiewajmy nasze credo, naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który jest Ojca, jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni w święto Paschy, aby jak uczniowie w Emaus doświadczyć obecności Zmartwychwstałego i uczestniczyć w łamaniu chleba, wypowiedzmy ufne prośby. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, w jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Módlmy się za wszystkich członków wspólnoty Kościoła, aby całe ich życie było świadectwem wiary i ukazywało innym miłość Boga. Ciebie prosimy. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, aby trwając w mocy Ducha Świętego okazywali dobro wszystkim potrzebującym i ogłaszali panowanie Jezusa. Ciebie prosimy. Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Módlmy się za wszystkich sprawujących władzę, aby Jezus, który jest najwyższym władcą, uświęcał ich swoją mocą, by mogli w sposób dobry i sprawiedliwy służyć innym ludziom. Ciebie prosimy. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Módlmy się za wszystkich, którzy nie wierzą w Boga, aby dzięki Bożej łasce doszli do wiary w Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym w chwale Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi, Jego łaska na wieki. Módlmy się za nas oraz całą naszą wspólnotę parafialną, abyśmy trwali w radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa i ufając Bogu zawsze dziękowali Mu za wszystko, co nam daje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bądź uwielbiony, Panie nieba i ziemi, za paschalne dzieło Twojego Syna, przez które przywracasz ludziom życie i darzysz nas łaską, której obfitości przyzywamy dla wszystkich polecanych w tej modlitwie przez Chrystusa Pana naszego. Aleluja, aleluja.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich. Dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna,
jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. W radosnym dniu mszy o świcie ciejmy sercem przepełnionym radością podziękować Ojcu za to, że posłał swojego Syna na świat, który przez swoją mękę, śmierć i dzisiejszej nocy zmartwychwstanie odkupił człowieka i otworzył zamknione przez grzech pierworodny na nowo bramy nieba. Śpiewamy więc do Boga Ojca, pełni radości, tę modlitwę, której nauczył nas Jego Syn, a nasz Pan i Mistrz zmartwychwstały Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego
i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali zaproszeni i przyszli dzisiaj na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunia Święta będzie udzielana procesyjnie za służbą liturgiczną. Zwycięstwa śmierci. Grobu miesza, anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, Pan z martwych powstał. Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość, na mnie się radość. Alleluja. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, twierdza wierzę, aby nie wątpili. Obcuje
przedstawia znamiona wśród uczniów grona. Alleluja. Boleści rany, wzgardy wyrządzone i śmierć haniebna są już nagrodzone za poniżenia. Został wywyższony nad wszystkie trony. Alleluja. Za poniżenia został wywyższony nad wszystkie trony. Alleluja.
Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania
przez Chrystusa Pana naszego. Poranek wielkanocny przynosi radosne orędzie o życiu, życiu, które jest mocniejsze niż śmierć, prawda potężniejsza niż fałsz, dobro większe niż zło, miłość potężniejsza niż nienawiść, sprawiedliwość skuteczniejsza od przemocy. Niechaj przesłanie paschalnych wydarzeń dzisiejszego poranka dotrze do każdego człowieka. Niech będzie zapowiedzią wiecznego świętowania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Pozdrowienie Chrystusa zmartwychwstałego, płynące z wieczernika, to pierwsze pozdrowienie, pokój wam. Niech napełni nasze serca pokojem, pokojem, którego świat dać nie może. Niech uleczy rany, pozwoli darować krzywdy, wyciszy wszelki niepokój. Niepokój naszego serca, naszych rodzin, naszej ojczyzny, świata całego. Pozwólmy prowadzić się zmartwychwstałemu Chrystusowi drogą rozjaśnioną promieniami poranka wielkanocnego. Zaprośmy na tę drogę innych. Uwierzmy w Jego miłość, miłość, która zwyciężyła śmierć. Życzenia od polotyńskich wspólnot składamy dzisiaj wszystkim mieszkańcom naszej parafii, pielgrzymom, przybyłym do nas, do naszego sanktuarium, miłym gościom. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego, uroczystego przeżycia dzisiejszego święta Zmartwychwstania Pańskiego, Rezurekcji, jak i całego Triduum Paschalnego, składamy serdeczne Bóg zapłać. Pragnę podziękować księdzu profesorowi Marianowi Kowalczykowi z Ołtarzewa, którego znamy już, bo przecież i rekolekcje prowadził i wiele kazań i homilii u nas wygłosił. Za to głębokie w treści piękne kazanie, homilie, przesłanie wielkanocne o poranku wygłoszone. Bóg zapłać. Dziękuję kapłanom, którzy w te dni podjęli trud duchowego przygotowania parafii na święta zmartwychwstania poprzez posługę w konfesjonale, przygotowanie ministrantów, lektorów podczas bogatej liturgii Wielkiego Tygodnia. Jeszcze wczoraj nie podziękowałem księdzu Michałowi za przewodniczenie pięknej, przebogatej w treści, w formie liturgii Wigilii Paschalnej. Ksiądz diakon wygłosił homilię piękną. Dziękuję księdzu Przemkowi Krawczykowi, naszemu wikariuszowi, który w tym roku był odpowiedzialny za całość liturgii Triduum Paschalnego. Ponadto dzięki jego staraniom tegoroczne Triduum z naszego sanktuarium mogliśmy oglądać po raz pierwszy również w telewizji kablowej Stansat oraz w internecie. I tak już będzie. Będziemy udoskonalać tę transmisję. Może dzięki waszym ofiarom lepsze kamery się uda zainstalować, ale już na co dzień możecie mieć, kochani, w swoich domach nasze sanktuarium, skierowane kamery na Chrystusa w tabernakulum, na obraz miłosierdzia Bożego, na ołtarz, przy którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara, zwłaszcza ci chorzy, starsi, którzy nie mogą przyjść do świątyni, będą w ten sposób w tej świątyni obecni. Za uznioślenie religijnych przeżyć przez piękny śpiew serdecznie dziękujemy pierw naszemu organiście, panu Januszowi, a w sposób szczególny księdzu Radkowi, który na największe święta naszej chrześcijańskiej wiary przygotował chórek, oby ten zespół młodych, pełnych zapału ludzi rozwinął się w duży parafialny chór. Taką nadzieję miałem, wypowiedziałem wczoraj na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej. Rozległy się gromkie brawa.
miało nie być dzisiaj chóru początkowo, dlatego już wczoraj dziękowałem, ale widzę, że się zadomowił już na dobre ten chór i myślę, że tak pozostanie. Zachęcamy wszystkich, którzy śpiewają, mają ten dar słuchu i śpiewu, by wzmocnili siłę głosu naszego chóru, jeszcze nienazwanego. Ponieważ sam słabo śpiewam, tym bardziej doceniam chór. Za posługę, zwłaszcza piękny śpiew, dziękujemy księdzu diakonowi Tomaszowi oraz panu Andrzejowi Chmielniakowi, który z żoną prowadzili śpiew psalmów piątek i sobotę ciemnej juczni. Pan Andrzej także pisze męki pańskiej, Ewangelii Janowej także w piątek. Dekoracja świątyni na Triduum Paschalne, grób pański, ołtarz wystawienia to dzieło siostry Mieczysławy, palotynki z ołtarzewa, kwiaty przed ołtarzem ułożył brat Piotr z ołtarzewa, a w dekoracji pomocą służyli m.in. ksiądz Radek, ksiądz diakon Tomek, brat Grzegorz oraz pan Mariusz Wojdat, nasz konserwator, zwłaszcza oświetlenia. Tutaj widzimy zmieniające się to jego zamysł i pomysł. Bóg zapłać. Chciałbym podziękować również za tuje, iglaki do grobu. Użyczyła nam je szkółka krzewów ozdobnych Szymanowski z Duchnic. Serdecznie dziękuję asyście kościelnej, nad którą szczególną opiekę roztoczyły siostry Urszulanki, siostrze Barbarze, Bóg zapłać. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie i naszej służbie kościelnej to tu stół zawarte przy grobie oraz wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu rezurekcyjnej procesji. Raz jeszcze Bóg zapłać. Następna msza święta dzisiaj o godzinie 8:30. Natomiast o godzinie 13:00 dzisiaj i jutro chrzty święte. Jutro drugi dzień świąt. Porządek jak w każdą niedzielę. Tradycyjnie już w drugi dzień świąt taca przeznaczona jest na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Za tydzień 7 kwietnia święto Miłosierdzia Bożego. Jednocześnie u nas odpust parafialny. Centralna msza święta w naszym sanktuarium o godzinie 15:00, którą odprawi nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore. W sposób szczególny już dzisiaj na tę mszę świętą za tydzień o 15:00 zapraszamy. W sobotę, w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego o godzinie 19:00 rozpocznie się po raz pierwszy nocne czuwanie, które poprowadzi ksiądz Radek z palotyńską diakonią muzyczną. Zakończenie czuwania około 1:00 w nocy. Przypominam i zapraszam także na codzienną koronkę do Bożego Miłosierdzia i nowennę przed Świętym Miłosierdzia Bożego o godzinie 15:00. W środę zapraszamy na 15:00, w sposób szczególny dzieci, to ich zaprasza Pan Jezus, a w piątek o godzinie 19:00, o 15:00 też oczywiście modlimy się, ale o 19:00 spotkamy się na cmentarzu w Ożarowie, ponieważ tego dnia w 8. dniu nowenny Pan Jezus chce do zdroju swego miłosierdzia, aby przyprowadzić dusze w czyściu cierpiące. To dzień szczególnej łaski dla nich. Po mszy o 19:00 na cmentarzu będzie procesja z koronką do Bożego Miłosierdzia. Więcej informacji w ramach ogłoszeń duszpasterskich podamy jeszcze jutro. A teraz przyjmijmy uroczyste błogosławieństwo na święta Zmartwychwstania Pańskiego, na całą oktawę, na nasze kolejne dni, na nasze życie.
Pan z wami. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem. Niech On sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Światłością się napełnili. Alleluja.
światłością się napełnimy.